Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym zobaczycie recenzję gry pod tytułem Suburbia. Jest to gra, którą otrzymałem od sklepu planszówkowego, który niedawno dołączył do grona wydawców. Miał nazwę planszóweczka.pl. Wracając do samej gry. Wiecie, jak byłem młodszy, nawet dużo młodszy, zagrywałem się w taką grę o nazwie Konstruktor. Później wyszła dwójka, ale ja raczej na jedynce się Konstruktora zatrzymałem, który zaszczepił mi takiego bardzo, wydaje mi się, przyjemnego bakcyla, że uwielbiam różnego rodzaju gry, czy komputerowe, czy planszowe, które dają mi możliwość budowania właśnie miasto. Dlatego tym chętniej podjąłem się recenzji właśnie Suburbii, która daje mi pewną kontrolę nad budową, jak to jest napisane na pudełku, miasta jutra. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Oglądajcie. Na początek bardzo krótka instrukcja jak na taką grę, ale przynajmniej wszystko tłumaczy. Dalej mamy planszę składającą się z trójkątów. Kolejna duża plansza to ta, na której liczymy punkty. Cztery plansze dla graczy bez zbędnych ozdobników. Do gry dołączono, co nie zawsze jest niestety regułą, dobrze skonstruowane pomoce dla graczy. Przed Wami żetony pieniędzy. Cała masa znaczników, które symbolizują budynki budowane w grze. Regrywalność tytułu zwiększają cele, które losowane są inne co grę. I na koniec znacznik pierwszego gracza. Suburbia to kolejna gra, która stara się naśladować rozbudowę miasta. I słusznie, bo o niszczeniu i burzeniu mamy już całą masę gier. Ja przynajmniej takie tytuły z chęcią wyłapuję z półek sklepowych, po czym radośnie obserwuję, jak w trakcie gry rozwija się miasto. Tutaj autorzy dali nam kontrolę nad możliwością przestrzennego rozplanowania naszego miasta. Co jeśli nam wyjdzie, da nam wiele profitów, takich jak zarobek, z którego co turę będziemy mogli nabywać i dostawać kolejne budynki. A każdy z nich w jakiś sposób działa na inne. Powiecie teraz, że gra będzie wyglądać tak samo co grę. Nic bardziej mylnego, bowiem nasz tajny cel i cele do realizacji dla wszystkich graczy powodują zupełnie inny sposób budowy miasta w każdej grze. Regrywalność tytułu zwiększa również w co grę dolosowywane budynki, a jest ich naprawdę dużo. Super, to kto wygrywa? Ano wygrywa ten, kto ściągnie do miasta jak najwięcej osób, co pokazuje słupek populacji. W sumie logiczne. Rozłożenie Suburbii jest dość proste. Na początku budujemy 3 stosy, a każdy z nich zawiera liczbę żetonów zależną od liczby graczy. W ostatni, pod koniec, wlosujemy płytkę przedostatniej tury. Na plansze wędrują też kafle fabryki, parku miejskiego i przedmieści, a poniżej cele do realizacji w liczbie graczy biorących udział w partii. Pod celami rozkładamy budynki na całej długości trójkątnej planszy. Na totalnie za małą planszę trafiają wszystkie żetony kasy i jak widzicie, one się kompletnie po niej rozsypują. Wreszcie pora na planszę gracza. Tutaj na suwakach przychodu i reputacji umieszczamy znaczniki, a od środka układamy 3 żetony. Przedmieścia, park i fabrykę. Na rozwój dostajemy 15 kasy i losujemy 2 cele, z których jeden sobie zatrzymujemy. On jest tajny przed innymi graczami. Wreszcie możemy zacząć grę. Gra podzielona jest na 4 fazy, które wszystkie wykonuje jeden gracz, potem następny i tak w kółko. Cała impreza toczyć się będzie do momentu wyciągnięcia z trzeciego, ostatniego stosu kawelka z napisem jeszcze jedna runda. I wtedy, jak głosi napis, gramy jeszcze jedną pełną rundę, po której wygrywa gracz z największą populacją w swoim mieście. Przejdźmy teraz skrótowo po wszystkich fazach tury. Po pierwsze, mamy prawo umieścić w naszym mieście nowy kafelek symbolizujący budynek. Wybieramy spośród tych znajdujących się na trójkątnej lub potrójkątną planszą. Cena poszczególnych kafli jest po lewej stronie każdego kafelka wydrukowana.
koszt jest zwiększany w przypadku tych na dole o wartość, jaką mają nad sobą, czyli standardowo wszyscy zabierają to, co najtańsze. I wiecie, tutaj aż prosi się o jakiś mechanizm walki o pierwszą turę, ale niestety takiego nie uświadczymy. Kafle dokładamy do miasta. Tu pamiętamy, że każdy oddziałuje w jakiś sposób na inny, wpływając na dochód lub prestiż. Ta druga wartość przekłada się na populację decydującą o wygranej, więc trzeba je pilnować, ale to jeszcze będę tłumaczył, zobaczycie. Dodatkowo w tej fazie możemy położyć znaczek inwestycji, dublując wpływ poszczególnych kafli. I bardzo ciekawy mechanizm pozyskiwania gotówki w tej grze. Dlaczego? Bo czasem zdarzy się, że zabraknie nam po prostu kasy i wtedy, moi drodzy, budujemy co? No pomyślcie. Będzie odpowiedź na dług polskich i nie tylko polskich miast. Ano buduje się, uwaga, jezioro! Wtedy wszyscy są tak szczęśliwi, że od każdego sąsiada kafla dostajemy dwa znaczniki kasy, a to w grze już sporo. Przyznaję, że bardzo ciekawy pomysł. To może jeszcze w myśl zarobkowania, które zostało nam przedstawione w tej, jakże widać, ciekawej grze. Może zamiast tego obrzydliwego paskudztwa, które stoi i szpeci środek Warszawy, mamy tu na myśli Pałac Kultury, może zamiast tego po zburzeniu zrobimy tam jeziorko? Ja jestem za. W drugiej fazie pobieramy przychód albo płacimy koszty, w zależności gdzie znajduje się znacznik kosztów, co z kolei modyfikuje strukturę układanego miasta. Musimy je tak ułożyć, żeby oczywiście powodować jak największy zarobek. To jest nasza najważniejsza rzecz, jaką robimy na początku gry. Potem zmieniamy populację o jeden za każdy znaczek reputacji i to robimy na naszej przerośniętej planszy, ale przynajmniej wszystko widać. I w tym drugim trzeba trochę uważać, bowiem za przekroczenie, jak widzicie, to są takie czerwone linie, za przekroczenie każdej czerwonej linii na torze populacji nasz dochód i reputacja spada o 1. Na końcu przesuwamy wszystkie budynki w prawo i losujemy kolejny kafelek. Oczywiście ze stosu, który tam się jeszcze nie wyczerpał, teraz tylko przykładowo. I tak tury lecą, aż nie dociągniemy kafla, jeszcze jedna runda, a po niej kończymy grę. Pora na liczenie punktów, które jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę do końca gry nie wiadomo, kto ją wygrał. Najpierw sprawdzamy, który z graczy zrealizował swój super mega tajny cel. Jeśli mu się to uda, dostaje punkty populacji w liczbie nadrukowanej. Dalej, małe niewolnictwo, ponieważ za 5 dolarów kupujemy sobie jeden znacznik populacji. I na końcu sprawdzamy, który z tych ogólnych celów udało się zrealizować poszczególnym graczom. Liczymy to wszystko i sprawdzamy, kto wygrał. Koniec. Pora w takim razie na ocenę Suburbii. Zaczynamy od wykonania, jak zawsze. Teraz, wykonanie stoi na bardzo przyzwoitym poziomie, ładnie wygląda, kolory, grafiki. Jedyne mankamenty to ta plansza, zupełnie bez sensu na monety, z której też inaczej wszystko się będzie wysypywało i to, że czasami na żetony, szczególnie tych pieniędzy, nie do końca udało się wycyrklować i wbić w środek wizerunek pieniądza, ale dobra. Pierdółki można jakoś niespecjalnie się tym przejąć, ba nawet potraktować, że tak było specjalnie, bo tak jest właściwie na większości żetonów. Ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie powiedziałem wam o jednej, właściwie o dwóch rzeczach. O takim trybie solo, który występuje w grze w dwóch wariantach. Po pierwsze możemy grać sami, nabijając dość dużo punktów i prawda, to tak generalnie bijemy się sami ze sobą. Im więcej punktów natrzepiemy, tym będzie fajnie, możemy ewentualnie ze znajomymi później porównywać ten wariant solo. Kolejny wariant solo to jest tak zwana gra z robotem, jak to zostało opisane w instrukcji, czyli taki mechanizm, który powoduje, że i gra punktuje, i my punktujemy. Super, naprawdę dosyć ciekawy pomysł i fajnie, że o tym autor, wydawca pomyślał. Teraz, jeśli chodzi o samą rozgrywkę z żywym przeciwnikiem, nie ma absolutnie żadnych zastojów, gra jest szybka i te 90 minut, na które jest napisane, jeśli oczywiście ktoś 90 minut uznaje za szybkie, żeby nie było, to jesteśmy w stanie się spokojnie wbić, ba, nawet jeśli są dwie osoby, pójść nam nawet szybciej. Jeden taki mankament, do którego można byłoby się przyczepić, ale to mówię, to już na siłę, to jest budowanie jeziora jako dochodu dla miasta. Kurczę, walimy w Warszawie jezioro w środku miasta, to być może
będzie więcej kasy. Ja po prostu nie widzę logicznego wytłumaczenia tego faktu. Pewnie teraz w komentarzach będziecie pisać, na czym to polega i tłumaczyć mi, udowadniając, prawda, jak jesteś tępy. I dobrze, super, kurde, piszcie. Bo ja jakoś tego nie widzę. Ale to mówię, to już jest takie czepiarstwo na bardzo wysokim poziomie i absolutnie nie wpływa prawie że w ogóle na bardzo, bardzo udaną grę o budowaniu miasta, która nie daje nam jakiejś specjalnie ekstremalnej kontroli nad budowaniem tego miasta, ale przynajmniej postawimy sobie budyneczki, pokontrolujemy sobie dwa suwaczki, no i właściwie będzie to tyle. Ale przyjemności z gry jest na tyle dużo, że spokojnie mogę zdać jej solidną czwórę i zachęcić Was do gry w Suburbie. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do budowy miasta i do następnego razu. Trzymajcie się.